wyposażeniu lotniczego pogotowia ratunkowego. Trzech członków załogi, jedno miejsce na noszu. Teraz pilot doleciał do miejsca, w którym ma wykonać akcję. Przyleciał na górę, żeby sprawdzić okolice, bo przecież latał na wypadku miejsca również, no? I musi poznać, zobaczyć wszystkie rzeczy. Sygnał pozwolenia na lądowanie śmigłowcowym medycznym. Uwracał mi strachą podawną i lotniską sanitarną, przyszedł na wyjazd śmigłowcem i w jakiś sposób w tym lądowaniu dopomóc, jak to miejsce oznaczyć, jak wydawać sygnał. Teraz śmigłowiec prezentuje się nam do fotografii. Jest właśnie w misji ratowania życia. A na ziemi wszystko przygotowane do transportu medycznego. Strażak zabezpiecza lądowisko. Personel oczekuje śmigłowca. Radar przygotowany jest do transportu. Przez możliwość działania i niskie przeszkody.